Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Dąbrowski. Jestem z wykształcenia fizykiem cząstek elementarnych i kosmologiem, a od kilkunastu lat zajmuję się wdrażaniem reaktorów jądrowych w Polsce. Jestem także prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, która gości Państwa w dniu dzisiejszym i jutrzejszym na forum dyskusyjnym dotyczącym nowoczesnych generacji reaktorów jądrowych i ochrony klimatu, i które będzie składało się z czterech sesji i trwało przez następne 12 miesięcy. Projekt jest dofinansowywany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i ma na celu przekazanie wiedzy ekspertów na temat promieniowania jonizującego, energii jądrowej oraz zagadnień związanych z tą tematyką dla społeczeństwa Polski oraz w szczególności dla młodzieży. Moje powitanie Państwa celowo przygotowałem siedząc na rowerze ekologicznym. Ten rower ekologiczny, eksponat, jest jednym z elementów wystawy interaktywnej Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Celem tego eksponatu jest pokazanie, skąd może brać się najbardziej powszechny nośnik energii przez nas wykorzystywany, bez którego nie sposób nam wyobrazić sobie rozwoju cywilizacji, jakim jest energia elektryczna. Kręcąc pedałami tego roweru, jestem w stanie przekształcić za pomocą generatora prądu elektrycznego, energię mechaniczną, energię mięśni albo pracę mięśni nóg w energię elektryczną. Jak Państwo widzą, intensywność obracania pedałów roweru pozwala mi na wytworzenie coraz większej ilości energii elektrycznej za pomocą energii mechanicznej. Widać, że nie jest to zadanie łatwe. Jak Państwo zauważycie, nieco się zmęczyłem, a więc przetwarzanie energii mechanicznej na elektryczną, a szczególnie w kontekście wykorzystania pracy mięśni, nie jest sprawą prostą. W związku z powyższym wykorzystujemy inne źródła pierwotne energii do wytwarzania energii elektrycznej na co dzień. W szczególności może być to energia mechaniczna. Takim przykładem wykorzystania energii mechanicznej jest siła wiatru, która bezpośrednio przekazywana na łopatkę turbiny za pomocą generatora podobnego do tego, który mam tutaj z tyłu roweru ekologicznego,
wytwarza prąd elektryczny. Jednak najczęściej we współczesnych elektrowniach wykorzystuje się inne źródło energii, a jest nim energia chemiczna, która najpierw poprzez spalanie różnego rodzaju materiałów, takich jak węgiel, ropa czy olej, wytwarza parę, a ta para dopiero jest kierowana na turbinę. To samo dzieje się w przypadku reaktorów jądrowych, w przypadku wykorzystania energii jądrowej. Najpierw wytwarzana jest para, a z tej pary kierowanej na turbiny, na generator, podobnie jak to robiłem w przypadku roweru ekologicznego, produkujemy prąd elektryczny. Istnieje kilka aspektów generacji energii, w szczególności w naszym kontekście z procesów jądrowych. Tych kilka aspektów będziemy poruszać w ramach naszego forum dyskusyjnego. Na sesji pierwszej forum w dniu dzisiejszym i jutrzejszym poruszymy zagadnienie związane z produkcją cząstek radioaktywnych w procesach jądrowych, czyli produkcją promieniowania jonizującego, które może być, ogólnie uważa się, szkodliwe dla organizmów żywych. A więc powstawanie promieniowania jonizującego staje się jednym z problemów przy generacji prądu elektrycznego z oddziaływania jądrowego. Otóż, jak Państwo być może już wiedzą, promieniowanie jonizujące jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie zaobserwować za pomocą zmysłów. W związku z powyższym musimy zastosować pewne sztucznie wytworzone zmysły i te zmysły to są liczniki promieniowania. Taki licznik mam tutaj po lewej stronie i w dniu jutrzejszym pokażę eksperyment, za pomocą którego będziemy mogli dokonać detekcji promieniowania i powiedzieć, jakie jest jego natężenie. Natomiast sami w naszym organizmie nie mamy takiego zmysłu, który by nam natężenie promieniowania mógł pokazać. W zupełnej analogii do tego, jak jesteśmy w stanie naszym zmysłem dotyku wyczuć ogień, który po prostu nas parzy. W związku z tym pośrednim pomiarem natężenia promieniowania część z nas reaguje w sposób skrajny na to promieniowanie, uważając, że jeżeli czegoś nie widzimy, a tak samo nie widzimy wirusa COVID-19, który nam ostatnio towarzyszy w naszym życiu, to niektórzy z nas uważają, że należy demonizować to promieniowanie jonizujące. A więc dzielimy się na osoby, które albo mówią, że tego promieniowania jonizującego nie ma, albo takie, które demonizują je nadmiernie, bo nie są w stanie tego promieniowania mierzyć. A więc tej tematyce będzie poświęcone nasze pierwsze
pierwsza sesja forum dyskusyjnego, mianowicie syndromowi radiofobii, a więc przesadnej obawy przed promieniowaniem jonizującym. Dzisiaj wysłuchamy wykładu pana profesora Andrzeja Stupczewskiego pod tytułem Promieniowanie jonizujące a syndrom radiofobii. Zanim przekażę głos panu profesorowi, podam kilka informacji organizacyjnych. Po pierwsze, ze względu na bezpośrednią transmisję na serwis YouTube, uczestnicy wykładu będą mieli wyłączone wykładu, także warsztatów w dniu jutrzejszym będą mieli wyłączone mikrofony oraz kamery. Po drugie, pytania do wykładu będzie można zadawać poprzez aplikację czat na platformie Zoom przez cały czas trwania transmisji. Pytania będą zbierane przez gospodarza spotkania na platformie Zoom, pana doktora Mateusza Paczwę z Fundacji Eureka. Po trzecie, pytania do wykładu będą odpowiedziane albo tuż po wykładzie, albo w trakcie warsztatu w dniu jutrzejszym i w zależności od tematyki tych pytań będą one kierowane do odpowiedniego warsztatu. Jeżeli nie damy rady odpowiedzieć na te pytania w trakcie warsztatu, odpowiemy na Państwa adresy e-mailowe. Warsztaty odbędą się z udziałem ekspertów prowadzących dyskusje nad powszechnie rozważanymi pozytywnymi i negatywnymi aspektami promieniowania jonizującego w kontekście wytwarzania energii jądrowej. W warsztatach wezmą udział eksperci, pan profesor Zbigniew Konrad Czerski, fizyk jądrowy i medyczny z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także wiceprezes Fundacji Eureka. Pan doktor Tomasz Denkiewicz, edukator energetyki jądrowej z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pan profesor Andrzej Stupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, nasz dzisiejszy wykładowca. Szanowni Państwo, nie sposób byłoby mi wymienić wszystkich kompetencji i osiągnięć pana profesora Andrzeja Stupczewskiego, naszego dzisiejszego wykładowcy. Wspomnę jedynie, iż jest on profesorem oraz rzecznikiem prasowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy. Pan profesor Stupczewski jest także autorem wielu opracowań, wykładów oraz materiałów dotyczących energetyki jądrowej, w tym autorem książki pod tytułem Nie bójmy się energetyki jądrowej. Pan profesor Stupczewski był także zaangażowany w trakcie budowy i później w trakcie eksploatacji dwóch reaktorów badawczych Świerku, reaktora Ewa i Maria, a także swego czasu był ekspertem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Szanowni Państwo, zapraszam z wielką przyjemnością na wykład pana profesora Andrzeja Stupczewskiego i proszę pana profesora o podłączenie się do platformy Zoom i otworzenia swojej prezentacji. Panie profesorze. Witam Państwa. Dziękuję bardzo panie profesorze za to wprowadzenie.
Dla mnie jest ogromną przyjemnością móc mówić o sprawach promieniowania jonizującego, no i obaw, które się z tym wiążą, ponieważ sądzę, że te obawy są podstawową przeszkodą na drodze do rzeczywistego wprowadzenia energetyki jądrowej do naszego życia, ale także do wykorzystania promieniowania jonizującego w innych dziedzinach, jak chociażby lecznictwo, czy też zastosowania przemysłowe. Będę mówił, tutaj jest podany spis treści, o promieniowaniu, jakie jest nieodłączną częścią wszechświata, o natężeniach promieniowania na świecie i w Polsce i o skutkach napromieniowania ludzi, którzy przeżyli wybuchy bomb atomowych oraz inne sytuacje z napromieniowaniem. Te sytuacje dały podstawę do wprowadzenia hipotezy o liniowej, bezprogowej zależności skutków zdrowotnych od dawek, czyli zasady, że każda dawka może powodować skutki zdrowotne. Oraz będę mówił o tym, jaka jest rzeczywistość. Na szczęście jest ona dużo, dużo lepsza niż wynikałoby z tej zasady. No a potem powiem o promieniowaniu z elektrowni jądrowych bardzo króciutko, bo to jest przedmiot do dyskusji na jutrzejszy dzień. No i o atakach przeciw energetyce jądrowej i stosunku ekologów do tej sprawy. Ekolodzy są podzieleni, bynajmniej Greenpeace nie jest jedyną organizacją ekologiczną i inne organizacje wspierają energetykę jądrową zamiast ją zwalczać. No niestety radiofobia przynosi ujemne skutki i będziemy o tym mówili. Proszę Państwa, główną przeszkodą w akceptacji energetyki jądrowej jest strach przed promieniowaniem. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy mamy się bać takich małych dawek promieniowania, jakie występują w otoczeniu elektrowni jądrowej, albo w górach, albo w naszych miastach, albo przy badaniach lekarskich. Nie mówimy to o wielkich dawkach, jakie występują w wypadku bomby atomowej, tylko o takich, jakie mają związek z normalnym życiem naszym na co dzień, w różnych sytuacjach życiowych. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, jak wygląda sprawa rzeczywiście promieniowania w stosunku do naszego świata i wszechświata. Pan profesor Dąbrowski, jako specjalista między innymi od kosmologii, najlepiej mógłby to przedstawić, ale skoro ja już prowadzę ten wykład, to powiem, że mamy do czynienia z promieniowaniem od początku istnienia świata, kiedy ludzi jeszcze nie było i nie było kuli ziemskiej. Przy czym na świecie występują rozpady cząstek promieniotwórczych, jak Państwo tutaj widzą na tym wykresie z lewej strony, mające różne okresy połowicznego rozpadu. Co to jest połowiczny rozpad? To jest czas, po jakim dana ilość pierwiastka zmniejsza się do połowy. Dlaczego? No bo właśnie on się rozpada, a jak się rozpadnie, emitując jakieś promieniowanie, to przestaje być radioaktywny, no i przestaje być tym pierwiastkiem, który na początku coś wyemitował. Wiek Ziemi pokazany jest na tej górnej kresce, to jest około 4,5 miliarda lat, a dalej są kreski podawane w kolejnych milionach lat bądź tysiącach lat, pokazujące, jakie są okresy połowicznego rozpadu różnych pierwiastków. W każdym razie z tego widać, ja prawo pokazałem to w trochę większej skali, że ilość pierwiastków radioaktywnych w miarę upływu czasu maleje. Dlaczego? No bo jak powiedzieliśmy, z każdym rozpadem radioaktywnym atom, który rozpadł się, przestaje być tym atomem radioaktywnym, a więc oczywiście znika z naszej skali, z naszego punktu widzenia. W wypadku uranu, który jest szczególnie istotny dla reaktorów jądrowych, widzimy tutaj, że zawartość tego uranu w rudzie, w ziemi przed milionami i miliardami lat była znacznie większa niż jest obecnie. Kiedyś 25% uranu to był uran radioaktywny U-235 i przed około 2 miliardami lat była jego ilość tak duża, że były jeszcze możliwe reaktory naturalne. Takie reaktory naturalne były tam, gdzie były duże skupienia rudy uranowej, jednocześnie była woda,
Takim skupiskiem był depozyt w miejscowości Oklo w Afryce, który do dziś dnia możemy obserwować. No i przed 2 miliardami lat poziom promieniowania powodującego uszkodzenia naszego DNA, czyli naszego kodu komórkowego, ten poziom promieniowania był ponad 2 razy większy niż obecnie. Co to oznacza? No to oznacza, że nasze komórki eukariotyczne, które powstawały 2 miliardy lat temu, musiały być odporne na większe promieniowanie niż są odporne, czy też muszą być odporne komórki dzisiaj. Powstały w nich specjalne mechanizmy naturalnej obrony, które bronią przed uszkodzeniami DNA, bo inaczej te komórki musiałyby po prostu zginąć. Dzisiaj z tych mechanizmów obrony korzystają nasze ciała i wcale nie boją się promieniowania zbliżonego do warunków, w których kiedyś powstawały, a więc promieniowania średnio biorąc 2 razy większego niż dzisiaj mamy na Ziemi. Dla uporządkowania pojęć, ponieważ będę mówił o rozpadzie alfa, beta i gamma, to chciałbym przypomnieć, że rozpad alfa polega na wysyłaniu przez jądro promieniotwórcze jądra helu. Jądro traci przy tym 2 protony i 2 neutrony. Takie nowe jądro po przemianie ma liczbę masową mniejszą o 4, a same cząsteczki alfa są bardzo ciężkie i przebywają niewielką drogę w środowisku. Rozpad beta występuje wtedy, kiedy liczba neutronów N jest większa od optymalnej. W takim jądrze zajdzie proces, w wyniku którego jeden z neutronów zamieni się w proton, a swój ładunek wysyła w postaci promieniowania beta. Odwrotny proces może być wtedy, kiedy jest nadmiar protonów w stosunku do neutronów, wtedy następuje emisja beta plus, czyli tak zwanego pozytonu, który też przechodzi przez pewną drogę w otoczeniu. Te wszystkie źródła, te wszystkie rozpady dają nam pewien równoważnik dawki promieniowania, który otrzymujemy w ciągu roku. W Polsce to jest około 3,5 milisiewerta, z czego źródła naturalne dają nam blisko 70%, dokładnie 68%, a źródła sztuczne 31%. I tu widzą Państwo na tym rysuneczku, że maksymalne natężenie promieniowania pochodzi z radonu, czyli gazu, który wydziela się z ziemi. Z ziemi, z murów naszych budynków i z naszego otoczenia. I daje nam stosunkowo dużo, bo aż 33% naszej dawki rocznej. Medycyna daje nam około 31% dawki. Oczywiście więcej w krajach wysoko rozwiniętych, a mniej w krajach źle rozwiniętych. Te wielkości mogą Państwo znaleźć w raportach prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Te dane były za rok 2016. Jednym z głównych źródeł promieniowania, które daje prawie 50% dawki ze źródeł naturalnych, jest, jak powiedziałem, radon. I powstaje problem, czy powoduje on raka płuc. Otóż radon emituje cząsteczki alfa, które powodują silną jonizację. Właśnie dlatego, że te cząsteczki są tak ciężkie i dzięki temu zasięg ich jest mniejszy niż 100 mikrometrów. W ogóle cząstki dzielimy na cząstki, które mają wysoki liniowy przekaz energii, zwany LED, albo to są alfa, protony i neutrony, albo niski LED, czyli promienie gamma, które przechodzą daleko przez materię i z trudem są pochłaniane przez osłony. Według hipotezy, którą przyjęto, o której będę mówił dalej, radon powoduje 10% zgonów na raka płuc, czyli w USA byłoby to 20 tysięcy zgonów rocznie. Rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Jak Państwo zobaczą na następnym rysunku, wdychanie radonu może powodować pozytywne skutki zdrowotne, łącznie z redukcją częstości występowania nowotworów. Po prawej stronie widzą Państwo wykres, który został zrobiony przez Bernarda Cohena, profesora amerykańskiego, który wobec zaniepokojenia możliwymi skutkami występowania radonu zdecydował się na zrobienie badań w całych Stanach Zjednoczonych i objął swoje badania i blisko 90% poszczególnych counties, czyli jakby u nas gmin.
Zbadał w tym celu, jaki jest poziom promieniowania radonu i jaka jest częstość zapadania na raka i skorygował to o 30 różnych czynników, począwszy od przede wszystkim palenia papierosów, ale dalej poprzez wysokość wykształcenia, dochody, służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Po zrobieniu wszystkich możliwych poprawek okazało się, że wyniki są z grubsza biorąc takie same jak przed tymi poprawkami. Mianowicie, że przy małym poziomie radonu występuje stosunkowo duża ilość zachorowań na raka, a w miarę jak ten poziom radonu rośnie, to są dane konkretne z konkretnych gmin amerykańskich, częstość zachorowań na raka maleje. Natomiast według teorii LNT powinna rosnąć. Podobne zjawisko występuje zresztą dla promieniowania o niskim LED, a także podobne zjawisko obserwowane jest w dziesiątkach przypadków na całym świecie. Tu widzą Państwo uzdrowisko radonowe Misasa w Japonii, a w tabelce podane są współczynniki częstości zachorowań na raka w różnych odmianach raka. Rak żołądka, piersi, płuc, a także rak powodujący leukemię. Jak Państwo widzą, te współczynniki są rzędu od 0,5 do 0,7 normalnych częstości występowania zachorowań rakowych w Japonii. I tu nie mówimy absolutnie o awarii w Fukushimie. To są wyniki z lat 2000, 2001, 2010, a więc wtedy, kiedy nie było tam żadnego problemu napromieniowania. O Fukushimie zresztą będę mówił później, postarając się Państwu wyjaśnić, jak małe wyniki te rzeczywiście były. Ale przejdźmy teraz do promieniowania w ogóle, jakie dostajemy. Otóż moc dawki przede wszystkim zmienia się z wysokością, bo promieniowanie kosmiczne, które występuje w całym kosmosie, jest tym silniej odczuwane, im mniejsza jest warstwa powietrza nad nami. A więc na przykład w Mexico City, które jest na wysokości rzędu 2500 metrów, czy tak, powyżej 2000 metrów, mamy dawkę zdecydowanie większą, 0,5 milisywertów na rok. Mówię o dawce tylko od promieniowania kosmicznego. A w miejscowości La Paz, która jest na wysokości 4 prawie kilometrów, mamy dwukrotnie większą dawkę promieniowania kosmicznego. Możemy się domyśleć, że w Zakopanem u nas będzie ta dawka promieniowania kosmicznego większa niż na przykład w Gdańsku. A tutaj widzą Państwo rzeczywiste wyniki dla Polski. I tutaj bardzo ciekawa sprawa, bo nie tylko promieniowanie kosmiczne wchodzi w grę, ale wchodzi w grę przede wszystkim promieniowanie z gleby. I to promieniowanie z gleby jest różne w różnych miastach w Polsce. Na przykład zobaczmy sobie sytuację we Wrocławiu, gdzie średnia roczna dawka jest 88 nanosiwertów na godzinę, średnia godzinowa, średnia w ciągu roku jest właśnie taka godzinowa. I na przykład w Krakowie, gdzie dawka wynosi 114 nanosiwertów na godzinę. To znaczy mieszkaniec Wrocławia, który by się przeniósł na rok do Krakowa, dostałby dawkę od promieniowania gamma o 26 nanosiwertów na godzinę większą, czyli w ciągu roku 0,22 milisiewerty więcej. 0,22 milisiewerty to jest wielkość, na którą nie zwracamy uwagi i jeszcze nikomu z Greenpeace'u nie przyszło do głowy wywieszać we Wrocławiu na stacji kolejowej plakatu: uważaj, kupując bilet do Krakowa, narażasz się na dawkę roczną o 0,22 milisiewerty większą. Natomiast oczywiście Greenpeace grozi nam, że jak będziemy koło elektrowni jądrowej, gdzie dawka jest nie 0,22, ale 0,01 milisiewerta większa, to mówi, że to już jest groźne, a nawet może być śmiertelne. Zobaczmy inne sytuacje na trochę większym obszarze niż tylko Polska i Wrocław bądź Kraków. No więc tutaj widzimy, jakie są wkłady promieniowania. Promieniowanie naturalne widać tu po lewej stronie na górze. Dalej w okolicach Czarnobyla było promieniowanie pokazane tutaj kreską czerwoną. Z medycyny dostajemy ten obszar zachorowań, a z elektrowni jądrowych to jest ten wykres na dole niebieski, który Państwo widzą.
chciałbym zwrócić uwagę, że wykres jest w skali logarytmicznej. To znaczy tutaj jest 0, tam jest 0,1, przepraszam, tu jest 0,1, tu jest 0,2, a tu jest 0,4, tu już jest do 280. Promieniowanie naturalne w różnych rejonach może sięgać do 280 milisiewertów rocznie. Gdzie ono występuje? W najróżniejszych miejscach. Na przykład w Ramsarze w Iranie, w Guarapari w Brazylii, w Yangchang w Chinach, w Masywie Centralnym w Indiach, ale proszę Państwa, we Francji, w Szwecji, w Finlandii także. Czy ono wpływa na skrócenie życia? Nie, nie wpływa na skrócenie życia i pokażę to Państwu, pokazując wykresy długości życia na przykład w Finlandii i w innych krajach. A tutaj są wykresy skutków bombardowania Hiroshimy i Nagasaki, tragicznego wydarzenia, strasznej plamy w dziejach ludzkości, że ludzie mogli zrzucić sobie na głowę tak straszną bombę. Ale niestety w czasie wojny takie rzeczy się zdarzały, a bombardowanie Drezna na przykład, gdzie zginęło kilkaset, znaczy rzędu 200 tysięcy mieszkańców po bombardowaniu dywanowym w ostatnim roku wojny, no były równie straszne jak te skutki Hiroshimy i Nagasaki. Warszawa, która była kompletnie zniszczona, jest też przykładem miasta, które ucierpiało strasznie w II wojnie światowej. Natomiast powszechnie rozpowszechnione przekonanie, że ludzie po Hiroshimy i Nagasaki umierali długo i w cierpieniach wskutek promieniowania i że zmarło ich tam tysiące i dziesiątki tysięcy wskutek promieniowania jest nieprawdziwe. W Hiroshimy i Nagasaki główne zgony, a było ich bardzo dużo niestety, pochodziły od samej bomby, od wybuchu, od siły rażenia termicznego i ciśnieniowego. Natomiast po samym już wybuchu objęto tych, którzy tam przeżyli, a było ich 100 tysięcy z górą, objęto ich specjalnym programem kontrolnym, który prowadziły Stany Zjednoczone oraz Japonia wspólnie. A w późniejszym okresie przyłączyły się do tego programu kraje z zewnątrz i badali dodatkową zachorowalność na raka w funkcji dawki promieniowania. Jak Państwo widzą, przy bardzo małych dawkach mamy tutaj te zachorowalności rzędu zera. W miarę jak dawki rosną, zachorowalność rosła wyżej, aż do ryzyka równego 1. Ale ten wykres jest zrobiony w skali powiedzmy zwykłej 1 do 1. Natomiast jeżeli go się pokaże w wykresie logarytmicznym, to zobaczymy, że w małych dawkach do rzędu 100 miligrejów skutki napromieniowania nie były wcale ujemne, nie szkodziły na zdrowie. Ludzie, którzy dostali małe dawki promieniowania w wyniku nawet bomb atomowych, spokojnie żyli sobie długo i łączna liczba tych, którzy umarli z powodu promieniowania, małego promieniowania w Hiroshimy i Nagasaki wynosi 800 osób na blisko 100 tysięcy, które były badane i które są badane do dziś dnia. Tutaj widzą Państwo co więcej, że na białaczkę zachorowali ludzie przy dawkach bardzo wysokich, rzędu 1000 albo 100 remów, czyli 100 remów to jest 1 sievert, to jest ogromna dawka. Tutaj widzą Państwo te dawki na górnej skali. 1 sievert to jesteśmy mniej więcej tutaj. Poziom odniesienia to jest poziom taki dla ludzi nienapromieniowanych. Jak Państwo widzą, przebiega na poziomie dużo niższym niż te dawki bardzo wysokie, ale wyższym niż występuje przy małych dawkach. Tu widzą Państwo częstość białaczek według danych UNSCRU. UNSCRU to jest Międzynarodowy Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych do badania skutków promieniowania. I te dane wskazują, że przy małych dawkach rzędu 0,1, 1, 10 remów, 10 remów to jest 0,1 sieverta, tu widzą Państwo 0,1 sieverta, przy tych dawkach częstość białaczek była mniejsza niż średnia w Japonii.
A więc małe dawki w wypadku Hiroshimy i Nagasaki nie powodowały wzrostu zachorowań. Tym niemniej w naszej praktyce stosujemy zasadę tak zwanej hipotezy LNT, linear non-threshold, hipotezy liniowej, bezprogowej. Szkodliwość promieniowania, mówi ona, że szkodliwość promieniowania rośnie liniowo z dawką promieniowania w całym zakresie dawek. I ta hipoteza jest podstawowym źródłem zaleceń ochrony radiologicznej, które są rekomendowane przez Międzynarodową Komisję Ochrony Radiacyjnej. W rzeczywistości obserwujemy szkodliwe efekty tylko dla dużych dawek. Dla małych dawek nie ma efektów, więc stosuje się interpolację. Według LNT interpolacja powinna być liniowa. Natomiast według teorii Hormezy małe dawki mogą być dobroczynne. Czemu postawiono hipotezę LNT? Wysunięto ją w czasie zimnej wojny i wtedy naukowcy szukali wszelkich sposobów, żeby powstrzymać polityków i żołnierzy od dokonywania prób z bronią jądrową w atmosferze. Kiedy powiedziano, że każda nawet mała dawka powoduje zgony, a więc powodują te próby zgony ludzi na świecie, nacisk opinii społecznej był duży. Obliczono, że mogą te próby powodować miliony dodatkowych zgonów. To przeraziło i ludzi, i rządy, i próby wreszcie przerwano. Autor tej hipotezy wiedział, że jest ona sprzeczna z faktami i znanymi mu wynikami badań. LNT jest prawdziwa dla dużych dawek, ale nie dla małych. Niestety po przerwaniu prób strach przed promieniowaniem pozostał, a przeciwnicy energii jądrowej podsycają go cały czas. Rzeczywistość jest sprzeczna z LNT, co pokażę Państwu na przykładach. Tu widzą Państwo po lewej stronie, jak naturalne mechanizmy obronne, o których wspomniałem, bo musiały powstać, żeby uchronić nasze komórki przed promieniowaniem z kosmosu, jak te naturalne mechanizmy obronne w zakresie małych dawek potrafią zmniejszyć niebezpieczeństwo zachorowań nowotworowych. Po prawej stronie widzą Państwo przypadki rata litego na 100 tysięcy osób w kohorcie tych, którzy przeżyli bombardowania z Fukushimy i Nagasaki. Przy dużych dawkach widzą Państwo zależność liniową, przy małych dawkach nie ma żadnych tutaj efektów. Tu jest grupa kontrolna, a ci, którzy dostali małe dawki rzędu 1/100 siwerta, mają nieco mniejszą zachorowalność na raka litego niż ci, którzy nie dostali żadnych dawek. Tu widzą Państwo podobne wykresy w trochę większej skali. Są one robione przez naukowców, którzy badają wyniki zachorowalności w tej kohorcie tak zwanej ABS, czyli Atomic Bomb Survivors, ludzi, którzy przeżyli wybuchy bomb atomowych i są cały czas korygowane, poprawiane i publikowane na nowo. Tu widzą Państwo, jak zachorowalność na raka zmniejszyła się wskutek wystąpienia małych dawek promieniowania. A dopiero przy dawkach rzędu 0,7 greja występuje zależność liniowa. Ponieważ jednak obawa przed promieniowaniem jest wielka i była wielka, wobec tego w różnych krajach prowadzono starannie badania, jak wygląda wpływ promieniowania naturalnego na umieralność na raka. Jedne z pierwszych badań to były badania w USA, w których zbadano we wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych zależność umieralności na raka, średnia jest pokazana tutaj linią poziomą, od mocy dawki, którą się dostaje i tutaj na osi poziomej widzą Państwo tą moc dawki, przedstawioną w miliremach na rok, czyli tutaj mniej więcej w tym miejscu, gdzie mamy 100 miliremów, no to to jest 1 milisievert na rok. Bardzo mała dawka naturalna, ale tutaj przy na przykład 200 to już jest 2 milisieverty na rok. Wartość promieniowania od źródeł naturalnych w USA. No i widać, że skupisko tych zachorowań jest w okolicy średnich dawek rzędu 130,
milisiewertów, natomiast przy wyższych dawkach są te zachorowalności mniejsze. Takich badań robiono wiele. Wątpliwość budził fakt, że były one tak zwanymi badaniami ekologicznymi, gdzie bada się czynniki zaburzające, oczywiście ilość papierosów palonych, poziom wykształcenia, dochodów i tak dalej, ale porównuje się jednak ludzi z różnych miejsc. Natomiast robiono również badania dla wybranych na przykład 200 przypadków i 400 blisko przypadków kontrolnych, dobranych pod kątem wieku i płci, objętych leczeniem przez tę samą organizację zdrowia i jako czynniki kontrolowane stosowano czas wykształcenia, palenie papierosów, wykształcenie, dochody, czas narażenia itd. I tu widzą Państwo badania brytyjskie, które wykazują, że przy bardzo małym stężeniu radonu był poziom średni zachorowań, przy stężeniu radonu nieco wyższym, przy stężeniu radonu nieco wyższym wystąpiły zmniejszenia ilości zachorowań i dopiero przy wysokim ponownie poziomie radonu, dużo, dużo wyższym niż występuje u nas, wystąpił wzrost. Czyli mamy tu klasyczną krzywą taką jakby litery U z minimum w rejonie małych stężeń promieniowania powodowanych przez radon. Wysokie moce dawki są w bardzo wielu miejscach, we Francji, w Finlandii, w USA. Na przykład w USA średnio mamy 0,4 milisiewerta na rok, ale na Kapitolu, w Bibliotece Kongresu, moc dawki od ścian wynosi 2,6 milisiewerta na rok. Tu mówimy tylko o dawce zewnętrznej, gamma, co ludzie jedzą i jakie jest promieniowanie tego, co zjedli, to jest osobna sprawa, ale tu mówimy o tym, co promieniuje na nas z murów domu czy mieszkania, w którym się znajdujemy. Dla porównania 2,6 milisiewerta na rok i tam senatorzy USA nie boją się czytać książek i studiować, a jest to wielkość 13 tysięcy razy większa od średniej mocy dawki od wszystkich elektrowni jądrowych na świecie. Moc dawki od składowiska wysokoaktywnych odpadów w Yucca Mountain to ma sięgnąć do 0,15 milisiewerta na rok, a więc jest zdecydowanie mniejsza od dawki w Bibliotece Kongresu Amerykańskiego. Byłem też na dworcu autobusowym Central Station w Nowym Jorku. Tam też są wysokie moce dawki, ale nikt nie proponuje ani ewakuacji Kapitolu, ani dworca centralnego. Proszę Państwa, w rejonach o podwyższonym tle promieniowania mniej ludzi umiera na raka. Uzdrowisko radonowe Misasa pokazałem przed chwilą, ale pokażę Państwu jeszcze za chwilę wyniki z prowincji Yangjiang w Chinach, gdzie maksymalna dawka promieniowania wynosi 6,4 miligreja na rok. W Ramsarze w Iranie, gdzie dawka średnia wynosi 10, a maksymalne moce dawki 260 miligramów na rok. Wszystkie badania wskazują, że wysokiemu tłu promieniowania towarzyszy niska umieralność na raka. Zobaczmy tutaj rysunek dla Stanów Zjednoczonych. Po lewej stronie widać, gdzie promieniowanie jest wysokie. Te wysokie promieniowanie są czerwone rejony tutaj, zwykle dość wysoko położone. Przepraszam. A niskie promieniowanie to są te rejony nad morzem pokazane kolorem niebieskim. Gdzie wobec tego wystąpi dużo zachorowań na raka? Zobaczmy mapę z prawej strony. Dużo zachorowań jest tu, gdzie są czerwone plamy, a mało zachorowań jest tu, gdzie są niebieskie. Porównując te dwa wykresy, widać wyraźnie, gdzie promieniowanie gamma jest wysokie, tam zapadalność na raka jest mała. Badania Cohena, o których mówiłem Państwu, badania na skutek działania radonu, wykazały, że badania z 270 tysięcy domów w 1700 hrabstwach USA, co stanowi 90% powierzchni Stanów Zjednoczonych, wykazały, że umieralność na raka maleje ze wzrostem stężenia radonu, a nie rośnie. Robiono też badania dla poszczególnych stanów USA,
których wyniki to są pokazane w postaci liczbowej. Wysokie promieniowanie to są te czerwone słupki. A jaka jest przy tym umieralność na raka? Proszę Państwa, mniejsza niż w tych rejonach, gdzie są niskie promieniowania. Tu widzą Państwo zgony na raka przy niskim promieniowaniu i przy wysokim promieniowaniu. Tu widzą Państwo odpowiednio stężenie radonu, małe i duże, a tu są zgony na raka płuc przy małym stężeniu i przy dużym stężeniu. Poza USA oczywiście takie badania robiono w różnych innych krajach na świecie i wyniki były wszędzie podobne. Tam, gdzie występowały wysokie dawki, występowała mała umieralność na raka. Tu widzą Państwo przypadek Chin. W Chinach jest teren Yangjiang, gdzie mieszka blisko 100 tysięcy mieszkańców. Mieszkają tam bez przerwy, tak samo pokolenie w pokoleniu i dostają dawkę rzędu 6,5 milisiewerta. Obok tego jest drugi teren, gdzie też mieszka 100 tysięcy Chińczyków i dostaje dawkę 2,5 milisiewerta rocznie. Jakie są wyniki? Proszę Państwa, w rejonie kontrolnym dawka jest mała, jak tu Państwo widzą, a w rejonie badanym duża. Natomiast zachorowalność na raka jest duża w rejonie kontrolnym, a dużo mniejsza w rejonie, gdzie jest wysokie promieniowanie. To widzą Państwo przykłady z rzeczywistych zdjęć, żeby nie było podejrzeń, że ktoś tutaj manipuluje. Dawki w Ramsarze naprawdę sięgają potwornie wysokich wielkości. I gdyby to się działo pod kontrolą Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego, to byśmy ewakuowali te domy. Ale mieszkańcy tam spokojnie mieszkają, a ich wiek dochodzi do 100 lat i więcej. I zachorowalność na raka jest dużo, dużo mniejsza niż gdzie indziej. Widzą Państwo i dziecko nad strumieniem, i ludzi, którzy w mieszkaniu swoim mieszą nad własnym łóżkiem, jaka jest moc dawki. Te moce dawki sięgają 88 siwertów w ciągu życia. Robiono też badania dla grupy stoczniowców, którzy pracowali w taki sam sposób, mieli te same wykształcenie, zachowanie, pensje i tak dalej. Tylko jedna grupa pracowała przy okrętach z napędem atomowym, a druga grupa nie. Okazało się, że ci, którzy byli napromieniowani, mieli umieralność na raka o 24% mniejszą niż grupa kontrolna. Te wyniki były publikowane, starannie śledzone przez Komisję Bezpieczeństwa w USA i nie ulega wątpliwości, że wszystkie parametry tych ludzi były takie same, poza tylko elementem promieniowania. Musimy zdać sobie sprawę, że jest zasadnicza różnica między dawką otrzymaną jednorazowo w sposób nagły, dużą, a tą samą dawką, którą się otrzymuje w sposób kontrolowany w wielu małych napromieniowaniach. To widzą Państwo na górnej krzywej dawki, jakie otrzymali ludzie po uderzeniu bomb atomowych w kohorcie ABS. I widzą Państwo, że umieralność na raka rosła. Natomiast ludzie, którzy otrzymali takie same dawki przy radioterapii, a więc w sposób wielokrotnego podawania małych dawek, w tej grupie umieralność na raka była mniejsza od średniej w społeczeństwie. Dlaczego tak jest? Bo naturalne mechanizmy obronne, które mamy w naszych organizmach, mają czas działać przy małych dawkach otrzymywanych w sposób wielokrotny w ciągu pewnego czasu. Natomiast przy tej samej dużej dawce otrzymanej nagle nie zdążą zadziałać i człowiek choruje albo umiera. Tu widzą Państwo pacjentów badanych metodami fluoroskopowymi. Przy dawkach rzędu
0,15 greja tutaj. Widzą Państwo, że wystąpiło wyraźne zmniejszenie umieralności na osi pionowej, jest umieralność na raka na milion osobolat. Tutaj mają Państwo wskaźniki dla uzdrowiska radonowego w Japonii, Misasa. Też raki żołądka, raki dla kobiet, dla mężczyzn występują znacznie w mniejszym stopniu wśród tych, którzy są w Misasa i korzystają ze źródeł, niż w grupie kontrolnej obok, która jest przeciętną grupą dla Japończyków. Tu widzą Państwo badania zrobione dla pracowników przemysłu jądrowego, prawie 100 tysięcy w trzech krajach. Okazało się, że przy dawkach rzędu 20 do 50 milisiwertów umieralność na raka wynosi rzędu 94% umieralności w grupie kontrolnej. A przy dawkach takie, jakie występują przy elektrowni jądrowej, czyli 1 milisiewerta, mamy zupełnie wynik jednoznaczny. Umieralność i na raka, i na białaczkę jest mniejsza. Osiągnięcia biologiczne, które mamy już za sobą, wykazują, pozwoliły nam stwierdzić, że w naszych organizmach są zróżnicowane procesy obronne, które mają różny charakter w zależności od wielkości dawki. Przy bardzo małych dawkach, poniżej kilku miligrejów, nie ma żadnych ujemnych skutków promieniowania, bo tkanki naprawiają uszkodzone komórki, a jeśli go nie naprawiają, to po prostu usuwają. Komórki uszkodzone umierają, powstają nowe na to miejsce. Według Francuskiej Akademii Nauk eliminacja tych uszkodzonych komórek zabezpiecza organizm przed potencjalnymi złośliwymi nowotworami. Jednocześnie te procesy obronne, i to jest bardzo ciekawe i ważne, powodują zwiększenie odporności organizmu na inne zagrożenia, które występują przy normalnych procesach metabolicznych. Na przykład wzmagają usuwanie toksyn, takich jak aktywne utleniacze, co chroni DNA przed uszkodzeniem. Nieraz Państwo czytają na reklamach witamin albo minerałów, że powodują one zmniejszenie ilości utleniaczy, aktywnych utleniaczy. Otóż małe dawki promieniowania wzmagają procesy metaboliczne, które szybciej usuwają właśnie te utleniacze z naszych organizmów. Proszę Państwa, procesy naprawcze działają skuteczniej wtedy, kiedy występuje poziom promieniowania podobny do tego, który był, kiedy urodziły się nasze komórki eukariotyczne, czyli miliard, 2 miliardy lat temu. Skuteczność tych procesów rośnie o około 20% przy dawce 1 centygreja, czyli 1/100 greja, 1/10 milisiewertu. Ponieważ liczba dużo mniejsza jest liczba uszkodzeń z powodu promieniowania niż uszkodzeń endogennych, wobec tego w sumie te niewielkie wzrosty uszkodzeń z powodu promieniowania są z dużą nawiązką usuwane i równoważone przez zmniejszenie uszkodzeń z procesów endogennych. Efektem jest redukcja wszystkich zachorowań na nowotwory, która przy dawce 1 centygreja wynosi około 20%. A dlaczego, proszę Państwa, stosujemy ciągle jeszcze zasadę LNT? W 1946 roku Hermann Müller prowadził doświadczenia na mutacje genetyczne, stosował duże dawki promieniowania, przy których wystąpiły uszkodzenia komórek tych właśnie badanych przez niego muszek. I uznał, że będzie dobrze wprowadzić zasadę, że każde promieniowanie jest szkodliwe. Przyjęto to wtedy, jak mówiłem, z powodu chęci powstrzymania prób z bronią jądrową. Hermann Müller podtrzymywał swoje twierdzenie, mimo
że znał wyniki doświadczeń Kurta Sterna, które prowadził Kurt z małymi dawkami, które wskazywały, że małe dawki nie powodują złych skutków. Ze względu na tą chęć powstrzymania broni jądrowej, prób broni jądrowej, również Kurt Stern zataił wyniki z własnego laboratorium. Obecnie profesor Calabrese, który jest ogromnym autorytetem w zakresie skutków małych dawek, substancji zarówno chemicznych, jak i promieniowania, znalazł i opublikował korespondencję obu tych naukowców, Müllera i Sterna, udowadniając, że zataili oni prawdę wobec komitetów naukowych całego świata. I tak zostało. Do tej pory wyznajemy zasadę, że każda dawka może być szkodliwa i wobec tego staramy się redukować dawki tak dalece, jak to tylko możliwe, po angielsku as low, as reasonably achievable, czyli zasada ALARA. A tu widzą Państwo zestawienie różnych grup, które były narażone na promieniowanie, grup zwykle dużych, a więc rejon w Chinach na przykład, gdzie mamy liczbę osób 80 tysięcy, pracowników nuklearnych w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii 95 tysięcy, pracowników nuklearnych w Japonii 115 tysięcy, stocznia Shippingport 70 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I we wszystkich przypadkach umieralność w stosunku do grupy kontrolnej jest niższa. Niższa o 7%, o 14%, o 24%, ale za każdym razem okazuje się, że otrzymanie dawek nieco wyższych niż mamy w tej chwili średnie na Ziemi powoduje aktywację procesów obronnych i rzeczywiście ludzi umiera mniej. Proszę Państwa, jednym z prekursorów hipotezy Hormezy był król Pontu Mitrydates, który wiedział, że małe dawki trucizny chronią przed otruciem dawkami dużymi. Paracelsus, który żył w XV wieku, jest sławnym filozofem i chemikiem, mówił: wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. Te słowa są kwintesencją Hormezy od greckiego słowa hormein, czyli pobudzanie. Te niskie dawki pobudzają procesy obronne w organizmie. Tu widzą Państwo skutki badania na przykład myszy. Od chwili wszczepienia do ich komórek rakowych podawano im promieniowanie. Jeżeli to promieniowanie było w zakresie małych dawek, jak Państwo widzą, to jest 0,15 greja, to jest optymalna sytuacja, to te przerzuty komórek rakowych były zdecydowanie mniejsze. Jeżeli dawki były większe od pewnej wielkości, to przerzuty rakowe były i były silne. Takie same były sytuacje z chorymi na gruźlicę w USA i w Kanadzie. Ta linia prosta, idąca ku górze, to jest linia przewidywanych zachorowań według hipotezy LNT, a te punkty na dole to są efekty hormetyczne sprawdzane na populacji ponad 70 tysięcy chorych. To nie są przypadkowe punkty zebrane z jednego pomiaru u jednego chorego. Tutaj z kolei pomiary śmiertelności na raka sutki wśród gruźliczek, które otrzymywały dawki podczas badań fluoroskopowych. Mamy tę samą typową usytuację. Mamy też nieszczęśliwy przypadek Tajwanu, gdzie zbudowano dom używając stali skażonej kobaltem 60, bo ktoś źródło kobaltowe wyrzucił na składowisko złomu i nie badając promieniowania, ten złom wykorzystano do zbudowania domu. Kiedy się zorientowali naukowcy, że ten dom jest rzeczywiście napromieniowany, wybuchła panika. Było tam około 10 tysięcy osób, które otrzymywały średnią w ciągu 20 lat średnią dawkę 50 milisiewertów. Więc spodziewano się, że będzie tam 280 zgonów nowotworowych, z czego 70 skutkiem promieniowania. Ile zaobserwowano? 7. Spodziewano się 64 wad rozwojowych u dzieci, w tym 18 wskutek promieniowania. Zanotowano 3. Późniejsze badania wykazały,
że współczynnik w stosunku do średniej populacji wynosi 0,8, a więc znacznie mniejszą wartość niż średni współczynnik umieralności, co wskazuje na to, że te małe dawki miały efekt terapeutyczny. Ogólnie biorąc, duże dawki zmniejszają aktywność biosystemu, co prowadzi do wzrostu śmiertelności nowotworowej, ale małe dawki dają efekt odwrotny. Jak stwierdza Calabrese, model Hormezy nie jest wyjątkiem, jest regułą i oczywiście zaprzeczeniem LNT. Hormezę mamy w najróżniejszych sytuacjach. Występuje ona u roślin, u alg, u grzybów, u bakterii, in vitro, in vivo i oczywiście u ludzi. Z hormezy stwierdzono do około 1000 substancji uznanych za zagrożenie środowiskowe i objętych prawnymi regulacjami. Należą najróżniejsze substancje, które, jeżeli się spożywa w małych ilościach, mają efekt pozytywny. Co do tego, że jedne mają wynik, efekt pozytywny przy małych ilościach, a przy dużych te same substancje mogą być szkodliwe, no możemy pomyśleć, kiedy tylko pomyślimy o pięciu aspiryny. Jedna jest na ogół pożyteczna dla zdrowia, przy 5000 umrzemy. Albo przy podskokach, które działają pozytywnie na człowieka, jeżeli skacze o 10 cm do góry 100 razy w ciągu gimnastyki, ale na pewno byłoby dla niego bardzo źle, gdyby skoczył z wysokości 100 metrów jeden raz i wystarczyłoby, żeby zginął. Naprawdę małe dawki i małe wysiłki pomagają nam, podczas kiedy duże mogą nam zaszkodzić i zwykle oczywiście gorzą, szkodzą. Proszę Państwa, to doprowadza nas do sprawy elektrowni jądrowych. Tutaj widzą Państwo elektrownię Loviisa w Finlandii, gdzie miałem przyjemność być wiele razy i dzięki uprzejmości Finów mogłem zrobić to zdjęcie, które pokazuje, jak piękny, czysty, biały jest śnieg wokoło tej elektrowni. Naprawdę nie ma tam znaczącego wpływu promieniowania na otoczenie. Czy elektrownie grożą nam podczas normalnej pracy? Emitują one promieniowanie, bardzo mało, ale jednak. A więc czy małe dawki są szkodliwe? Po pierwsze zobaczmy, że emisje z reaktorów PWR, które w latach 70. były w granicach dozwolonych, a więc nie szkodziły człowiekowi, te emisje z biegiem lat 79, 84, 97 na końcu i tak dalej, rosły co 5 lat, malały co 5 lat i malały. I dotyczyło to i gazów szlachetnych, i jodów, i pyłów radioaktywnych. Wszystkie te emisje zdecydowanie malały. A więc dzisiaj te elektrownie emitują dużo, dużo mniej niż kiedyś. Ponadto oczywiście cechą elektrowni jądrowych jest to, że nie spalają węgla. A więc nie mogą i nie emitują CO2, no bo skąd by miało się tam ten węgiel wziąć. I jak Państwo widzą, elektrownie jądrowe mają najmniejsze emisje gazów cieplarnianych na jednostkę energii, którą emitują. Emitowane w czasie normalnej pracy elektrowni jądrowej promieniowanie jest znikome i nikomu nie szkodzi. Nasze organizmy są przystosowane do życia w morzu promieniowania naturalnego i różnice w jego natężeniu między miastami w Polsce nie mają żadnych skutków, a nawet w Finlandii promieniowanie jest 3 razy silniejsze niż w Polsce, a przecież Finowie żyją dłużej niż Polacy, o 4 lata, i są zdrowsi. Zobaczmy, jak to wygląda. Średnie dawki promieniowania na świecie to jest 2,4 milisiewerta na rok. Tyle samo jest w Polsce, średnio biorąc. W Finlandii jest 7,3, a więc 3 razy więcej. Dozwolone przez ICRP, czyli Komitet Ochrony Radiologicznej Międzynarodowy, jest 1. Dozór jądrowy zawsze stara się być bardziej rygorystyczny, dozwala 0,3, a kierownicy poszczególnych elektrowni jądrowych mówią, nie będziemy się kłócili z dozorem, obniżymy dawki jeszcze bardziej. I średnia z elektrowni jądrowej dawka jest dużo, dużo mniejsza. Dozwolone według przemysłu jest 0,1 milisiewerta, a z elektrowni jądrowej, tutaj niestety ten wykres trochę jest zasłonięty, ale jak Państwo widzą, jest dużo mniejszy, to jest 0,01 milisiewerta rocznie na granicy strefy wyłączenia.
0,01 milisiewerta. Proszę Państwa, porównajmy to sobie z sytuacją w Polsce, bo może niekoniecznie będziemy chcieli do Finlandii, ale możemy porównać promieniowanie gamma, tylko gamma, bo oprócz tego jest żywność, której tutaj nie uwzględniłem, gamma we Wrocławiu, o którym mówiłem Państwu zresztą wcześniej, i w Krakowie. Okazuje się, że przenosząc się do Krakowa, wrocławianin dostanie większą dawkę rocznie, dodatkową, niż dostałby, gdyby elektrownia jądrowa miała swoją granicę na parapecie jego mieszkania. A więc bierzmy odpowiednie proporcje w naszych obawach, w naszych lękach. No a zobaczmy tutaj, jak wyglądają porównania tego, co wolno z tym, co się stosuje. To czerwone koło to jest 40 tysięcy miligrejów na miesiąc. To jest mniej niż dawka, którą stosujemy do leczenia raka i które dostają komórki nierakowe, tylko te obok, które mają przeżyć. Żółte koło to jest dawka około 20 tysięcy miligrejów. To jest dawka terapeutyczna na komórki tkanek wokoło rakowych. Zielone koło, te tutaj, to jest 100 miligrejów. I to jest dawka bezpieczna. Wykazały to doświadczenia, analizy, pomiary. I taka dawka jest proponowana przez Stowarzyszenie Naukowców dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu SARI. Gdybyśmy tę dawkę 100 miligrejów powiększyli tutaj, zobaczyli ją w dużym powiększeniu, to ta kropka, która jest tutaj, to jest dawka 0,08 milisiewerta na miesiąc i to jest nasze ograniczenie, które w tej chwili stosujemy w całej naszej praktyce i przy reaktorze Maria w Świerku i przy elektrowniach jądrowych, gdzie chcemy, żeby ludność nie otrzymała dawek. To jest ta maleńka kropeczka po lewej stronie na górze, którą możemy sobie tutaj uzmysłowić, jaka ona jest w stosunku do dawek, które dajemy ludziom przy leczeniu medycznym. A więc, czy małe dawki promieniowania są szkodliwe? We wszystkich porównaniach różnych źródeł energii zakładamy, że małe dawki promieniowania wiążą się z ryzykiem, ale nie bójmy się małych dawek. Promieniowanie jest naturalną częścią naszego środowiska, takiego jak temperatura czy ciśnienie. Temperaturę 20 stopni uważamy za normalną, 35 za ciepło, ale do przyjęcia, a 350 jest zabójcze. Podobnie z promieniowaniem. Małe dawki promieniowania nie są szkodliwe. Jeśli mają efekty szkodliwe, to nie da się ich stwierdzić. Jak do tego podchodzą ekolodzy? Proszę Państwa, ekolodzy to są na ogół romantycy, przeciwni wszystkiemu, co jest nowe w naturze, to zakłady przemysłowe, miasta czy elektrownie jądrowe. Maurice Thoreau, amerykański filozof z XVIII wieku, pisał, że gdy widzi dom z komina chaty sąsiada, to znaczy, że mieszkają za blisko siebie. I nasi ekolodzy bardzo pięknie proponują żyć skromniej, zużywać mniej bogactw naturalnych, bo może ich zabraknąć. I Ziemia to nasz wspólny pojazd kosmiczny o ograniczonych zasobach. No i modne hasło dzisiaj, które słyszymy ciągle, to jest to, że człowiek niszczy Ziemię, gatunki giną, zanieczyszczamy wodę i powietrze, a więc winna jest technika, chemia, przemysł, trzeba je zwalczać. Jak zyskać głosy wyborców, jak zyskać wsparcie finansowe, sponsorów, jak wejść do parlamentu, żeby zdobyć stanowiska w rządzie. Tego przecież chcą ludzie i z Greenpeace'u, i z Friends of the Earth, z Globalu, WWF, czy Partii Zielonych. Partia Zielonych występuje w wyborach w Polsce. Wprawdzie nie dostaje głosów, nie wchodzi do parlamentu, ale Partii Zielonych udało się wejść do parlamentu niemieckiego i gra istotną rolę w polityce niemieckiej. Ideolog wojowników przeciw technice to pan Amory Lovins, który nie skończył wyższych studiów, wprawdzie jakoś mu nie wyszło, ale jest ideologiem bardzo znanym i akceptowanym przez ekologów. I napisał on, choćby energia jądrowa była czysta, bezpieczna, tania,
i nie powodowała powstawania odpadów promieniotwórczych. I tak będziemy ją zwalczać, mówi Lovins, bo jest źródłem niewyczerpanych zasobów energii, a człowiek może te zasoby wykorzystać do tego, żeby zniszczyć Ziemię. No i dzisiaj ta filozofia jest przyjmowana i zieloni mają wpływy i w Szwecji, i w Hiszpanii, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, a także w Parlamencie Europejskim. Nie wszyscy na szczęście chcą władzy. Część ekologów chce dobra środowiska i człowieka i mówią, że setkom milionów ludzi należy się energia elektryczna. I piszą, musimy przemyśleć sprawę opozycji wobec energetyki jądrowej. Ci, którzy sprzeciwiali się przez ostatnie lata budowie nowych elektrowni jądrowych w USA, w praktyce zmusili energetykę do przyjęcia brudnej alternatywy do spalania węgla, a to powoduje wydzielanie milionów ton CO2 do atmosfery. I dzięki dzisiejszej technice mamy dziś czyste rzeki. W Renie można się kąpać, chociaż przed 50 laty to groziło ciężkim zakażeniem skóry. Parlament brytyjski obraduje przy otwartych oknach, chociaż przed 100 laty musiały być szczelnie zamknięte, by do sali obrad nie wpadało cuchnące powietrze nad Tamizy i tak dalej. A w Wałbrzychu czy Łodzi w Polsce dzieci są zdrowe, chociaż w latach 70. czas życia w Wałbrzychu był o 7 lat krótszy od średniego w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza. A w Łodzi, gdzie stężenie pyłu i dwutlenku siarki przekraczało 140 mikrogramów na metr sześcienny, ponad 70% dzieci cierpiało na chroniczne choroby górnych dróg oddechowych. A więc nasza technika i wprowadzanie zasad czystości i usuwania zanieczyszczeń daje jednak efekty. I dzisiejsze nastawienie ekologów wobec energetyki jądrowej też uległo zmianie. Jest takie stowarzyszenie Environmentalists for Nuclear Energy, EFN, które powstało pierwotnie we Francji, skupiało ponad 10 tysięcy członków w 50 paru krajach już w końcu ubiegłego stulecia. Ma silne oddziały w USA, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, a książka założyciela tego stowarzyszenia jest tłumaczona na 6 języków i pisze on, że energia jądrowa jest czysta, przyjazna dla środowiska, nie powoduje spalania węgla i emisji zanieczyszczeń, pozwala zachować surowce dla przyszłych pokoleń i służy zrównoważonemu rozwojowi. Tu widzą Państwo zdjęcie Jamesa Lovelocka, który stworzył teorię zwaną w skrócie Ziemia Gaia, mówiącą, że życie na Ziemi tworzy łącznie jeden organizm, który dokonuje samoregulacji, by podtrzymywać życie. Jest to największy autorytet w zakresie ekologii w całej Wielkiej Brytanii. A pisze on, zastosowanie energii jądrowej jest jedyną drogą, by uratować nas przed klęską, jaką będzie stanowić światowa zmiana klimatu. OZE nie wystarczy. A dalej pisze słowa realne, bardzo, bardzo wnikliwe, że opozycja wobec EU oparta jest na irracjonalnym strachu karmionym fikcjami w stylu Hollywood. Obawy te są nieuzasadnione, a energia jądrowa od jej powstania w 1962 roku okazała się najbezpieczniejszym ze wszystkich źródeł energii. Oczywiście, mówi Lovelock, wykorzystamy jak można najlepiej ten wkład energii, które mogą oferować OZE, ale tylko jedno źródło stabilnej, niezawodnej energii nie powoduje efektu cieplarnianego i tym źródłem jest energia jądrowa. Inni wybitni ekolodzy idą w jego ślady. Twórca katalogu całej Ziemi, Stuart Rand, zdobywca Nagrody Pulitzera, pisarz Jared Diamond, wiodący działacz szkockiego ruchu ekologicznego, biskup Montefiore, jeden z założycieli Greenpeace'u, Patrick Moore i wielu, wielu innych. W USA Patrick Moore, Christine Todd Whitman, dawny szef Agencji Ochrony Środowiska, stanęli na czele amerykańskiej organizacji Clean and Safe Energy Coalition. I Moore, kiedy pisze o swoim życiorysie, mówi tak. Byłem przeciwnikiem energetyki jądrowej przez wszystkie lata, kiedy kierowałem Greenpeace'em, ale gdy zacząłem liczyć, okazało się, że OZE nie wystarczą i energia jądrowa musi być częścią naszego systemu energetycznego.
Jako ekolog, mówi Moore, wybieram energię jądrową jako rozwiązanie. Oczywiście zaatakowały go Greenpeace i inne organizacje, ale Moore odpowiada, że nikt nie ma prawa określać, kto jest ekologiem, a kto nim nie jest. A historia osiągnięć Moora, sięgająca legendarnych wyczynów na statku Rainbow Warrior, zapewnia, że ma on status nieporównanie wyższy niż krytykujący go urzędnicy partyjni Greenpeace'u. Zdania Moora popierają inni ekolodzy wybitni z różnych krajów, na przykład Wally Moosa, Murzyn z RPA, czy też paleontolog Richard Leakey z Kenii, czy ekolog morski David Schindler z Kanady. Proszę Państwa, twórca Brandt, twórca katalogu całej Ziemi, mówi, że jeśli serio chce się zmniejszyć emisję CO2, trzeba poprzeć rozwój energetyki jądrowej. Nie ma innej technologii, która mogłaby dokonać tego, co energia jądrowa, produkować ogromne ilości energii elektrycznej 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku bez emisji dwutlenku węgla. Greenpeace próbuje podważyć pozytywne cechy energetyki jądrowej, stwarza różne mity typu, że zabraknie uranu albo, że będzie powodowała energetyka jądrowa większe emisje CO2 niż gazowa. W rzeczywistości studium międzynarodowe Unii Europejskiej wykazało, że energetyka jądrowa jest najkorzystniejszym źródłem energii dla ludzi i przyrody. Tu widać, jakie są koszty zewnętrzne, czyli koszty ponoszone w sensie strat zdrowia i zniszczenia środowiska, według wielkiego studium z Unii Europejskiej, które prowadzone było przez szereg lat od 1995 do 2005 roku, a później było kontynuowane w różnych układach. Widzą Państwo, że energetyka jądrowa ma najmniejszy wpływ na zdrowie. Wpływ przeliczany na euro, na jednostki finansowe, przy założeniu, że strata roku jednego życia powoduje konkretne straty finansowe, a strata całego życia to 2 miliony euro straty dla społeczeństwa. Proszę Państwa, natomiast przeciwnicy energetyki jądrowej szerzyli najróżniejsze zarzuty. Tu widzą Państwo, podam parę przykładów, bo wszystkich trudno jest w ramach jednego wykładu zmieścić, ale na przykład niejaki Sternglass, doktor zresztą, twierdził, że po uruchomieniu Indian Point elektrowni jądrowej umieralność niemowląt wzrosła o 30%. Pokazywał wykres, który widzą Państwo po lewej stronie na górze. Rzeczywiście w jednym roku ta umieralność niemowląt jest jakaś, a potem jest dużo większa, 30%. Z takim wynikiem w ręku można już iść do pani, która otwiera drzwi pukającemu i powiedzieć, widzi pani, pani niemowlę będzie miała o 30% więcej szans, żeby umrzeć, jeżeli będzie elektrownia jądrowa, niech pani podpisze petycję przeciw elektrowniom jądrowym. I tak robili ekolodzy. Ale jak się doda inne lata, zobaczy się bardziej kompletny wykres umieralności noworodków, ten na środkowym wykresie, to się okazuje, że pan Sternglass wybrał najniższy punkt i najwyższy punkt i powiedział, to są te dwa punkty, które chce rozpatrywać. Nie pominął. A więc te dwa punkty wcale nie reprezentują trendu, są wartościami minimalnymi i maksymalnymi. A co więcej, gdy się do tego dołoży wykres emisji radionuklidów z elektrowni jądrowej, to się okazuje, że w czasie tego maksymalnego punktu elektrownia jądrowa dopiero zaczęła pracę i jeszcze nic nie emitowała znaczącego, emisje były dopiero większe. A gdy były te większe emisje, patrzmy, gdzie były te umieralności noworodków, poniżej średniej. Proszę Państwa, takich twierdzeń było bardzo dużo. Były też sytuacje dramatyczne, kiedy na przykład po awarii czarnobylskiej była kwestia ratowania ludzi. Przecież tam naprawdę ludzie zostali napromieniowani. Ci strażacy, ci ratownicy, którzy gasili pożar, dostali duże dawki promieniowania. Duże, nie małe dawki. I wtedy był ekspert w leczeniu białaczki i zaburzeń szpiku kostnego, dr Robert Peter Gale, który skończył studia w 1966 roku. Na pierwszą wieść o awarii czarnobylskiej przyjechał do Kijowa nie sam, z żoną i dwoma córeczkami. W czasie, kiedy
Dostojnicy partyjni uciekali z Kijowa, bojąc się promieniowania. On przyjechał dobrowolnie tam, żeby leczyć chorych i pomagać im. Pracował niezmordowanie przez szereg miesięcy, ratując życie chorym i zdobywając ogromny szacunek wśród ludności. Został uznany przez opinię światową i przez opinię w dawnym Związku Radzieckim za lekarza Czarnobyla, Czarnobyl doktor. Nakręcono później film, Rosjanie go nakręcili, w ofiarach Czarnobyla. Doktor Gail był jego bohaterem. Ale w latach 99-2000 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zorganizowała międzynarodową misję do oceny radiacyjnych następstw Czarnobyla. I doktor Gail oczywiście był zaproszony i wziął w niej udział. Ale okazało się, że w rejonach około Czarnobyla nie ma skutków promieniowania. Są skutki straszliwego zaniedbania zdrowotnego różnego typu, pijaństwa, rozpaczy, chorób nerwowych i tak dalej, nie związanych z promieniowaniem, ale z wytworzeniem atmosfery strachu i przerażenia. Doktor Gail przedstawił wyniki w Wiedniu, a następnego dnia pojechał do Kijowa. Tam już wiedziano, co powiedział w Wiedniu i przygotowano się na to, żeby spotkać doktora Gaila i mu pokazać, jak się traktuje takich ludzi. I kiedy wyszedł na mównicę, jeden z ekowojowników zdjął but i cisnął w niego butę. Bohater, który zaatakował doktora Gaila, który śmiał powiedzieć prawdę o skutkach Czarnobyla. Wprawdzie potem w książce Czarnobyl napisano: Robercie, wybacz nam to zachowanie i nie pamiętaj o tym, gdy przyjdziemy do ciebie znowu jako chorzy. Ale to było w książce, a w życiu dostał butem. Taka była jego nagroda ze strony osób, które były bliskie tych, których leczył. A w Polsce też nieraz atakowano niedbająco prawdę. Lekarze odpowiadali, wskazywali na oczywiste błędy, ale bezskutecznie, bo straszyć jest łatwiej niż tłumaczyć. Oto wyjątek z książeczki wydanej przez wydawnictwo Orientacji niejakiego Jerzego Jaszkowskiego, który z przykrością stwierdzam ma tytuł lekarza, doktora medycyny. Z przykrością moja siostra była lekarzem, mam ogromny szacunek dla lekarzy. A ten Jaszkowski napisał: ilość radionuklidów uwalnianych podczas bezawaryjnej pracy elektrowni jądrowej w ciągu jednego roku, bezawaryjnej, proszę Państwa, stanowi wartość porównywalną z 100 bombami atomowymi zrzuconymi na Hiroshimę. Na to zareagowało Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej, do którego należeli najbardziej wybitni specjaliści polscy w tym czasie. Do tej pory zresztą to towarzystwo istnieje i ma świetne wyniki. I zabrało głos w sprawie rozpowszechniania fałszywych, tendencyjnych informacji, które są dowodem braku kompetencji i rzetelności naukowej. I zarząd oświadcza, że całkowicie dystansuje się od poglądów szerzonych przez doktora Jaśkowskiego. Na przykład ilość radionuklidów, to co Państwu czytałem, są to wartości zafałszowane in plus 100 do 1000 milionów razy. Dalej w doświadczeniu, bo podaję doświadczenie 10 różnych przykładów. Numer 3 to jest: po uruchomieniu żarnowca dojdzie w Gdańsku do wzrostu umieralności na nowotwory o 200%. Jest to wartość zafałszowana i plus 100 tysięcy razy. I to według hipotezy LNT, że każda dawka jest szkodliwa. Szanowny panie profesorze, włącza się tutaj przewodniczący, ja bym chciał zmierzać do zakończenia, aby dać szansę również naszym gościom na zadanie chociaż dwóch, trzech pytań. Dobra, 5 minut jeszcze. Dziękuję bardzo. Coś, czego Państwo na pewno nie widzieli, książka mojej pracowniczki, córki inżyniera, który pracował inżynierem Lindleyem, Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlatanerii w celu zniszczenia rolnictwa polskiego i wytępienia ludności słowiańskiej, która została napisana i pisze o różnych rzeczach, jak to należy wywozić nieczystości kloaczne na pola i o tym, że kanały warszawskie
dzisiaj Filtry, przy nich jest ulica Lindeja, zubożyły ludność wiejską i miejską, napełniły krzywdą społeczną kieszenie kulturnika Lindeja i jego szajki. Z powodzeniem operujących w miastach Sarbacki pod firmą dobrze opłacanych inżynierów nienuklearnych, ale kanalizacyjno-wodociągowych. Proszę Państwa, takie, mam nadzieję, że takie książeczki za lat 100 będą również pokazywane jako kurioza na temat energetyki jądrowej, a ludzie przyjmą energetykę jądrową jako normalną. Skutki radiofobii są bowiem bardzo smutne. Po awarii w Fukushimie na przykład spowodowały niepotrzebną ewakuację wielu, wielu ludzi, rzędu 100 tysięcy osób, z czego około 1,5 tysiąca ludzi zginęło. Stowarzyszenie Naukowców dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu, Scientists for Accurate Radiation Information, SARI, mówi jasno, dawka promieniowania otrzymana w krótkim czasie zwiększa ryzyko raka, a wiele studiów wykazało, że małe dawki te ryzyko raka zmniejszają. Na szczęście prawdziwi ekolodzy w Polsce doceniają energię jądrową i między innymi Szkoła Ekologiczna w Warszawie stwierdza, że energetyka jądrowa jest najczystszym źródłem energii i powinna być uprawiana. A ja przy okazji jeszcze tylko tej kwestii radiofobii dodam, że jedną z metod leczenia COVID-19 jest napromieniowanie płuc małymi dawkami, co spowalnia różne procesy i przyczynia się do wyleczenia płuc. I niedawno prowadzone są już próby kliniczne, jedna z takich prób w Iranie na 5 osobach daje wyniki pozytywne, ale spytają Państwo, dlaczego tylko 5? Otóż zaproponowano te badania i te leczenie 40 pacjentom chorym na COVID-a i 35 z nich odrzuciło tę możliwość, bardziej bojąc się hipotetycznych skutków promieniowania w małych dawkach, niż tego, że mogą umrzeć na COVID. Mam nadzieję, że to będzie jednak przeszłość. Dziękuję i przekazuję panu profesorowi Dąbrowskiemu dalsze. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję Państwu za cierpliwość i za wysłuchanie tego wykładu, no, który oczywiście zawierał bardzo wiele różnych wątków, które będą również rozwijane w dniu jutrzejszym podczas naszych warsztatów. A teraz chciałbym dać Państwu szansę, przynajmniej niektórym z Państwa, ażeby uzyskać odpowiedzi na zadane pytania. Spróbujemy poprosić pana profesora Skrupczewskiego, aby odpowiedzi były też w miarę krótkie, abyśmy nie przedłużali zbytnio naszej prezentacji. Przewidziane na to było 1,5 godziny i tego się trzymajmy. 5 minut później zaczęliśmy. Szanowni Państwo, ja mam prośbę do mojego współpracownika, kolegi doktora Mateusza Paczwy, aby odczytał pierwsze pytanie, jakie się pojawiło w trakcie wykładu. Dotyczy ono, o ile pamiętam, syndromu Allara lub jeśli jest wcześniejsze. Bardzo proszę, panie Mateuszu, o odczytanie i o odpowiedź pana profesora Krupczewskiego. Dobrze. Pierwsze pytanie. Model LNT jest wyraźnie błędny. Jak zatem wyjaśnić fakt, że przemysł jądrowy wciąż stosuje zasadę Allara? Zwłaszcza, że stosowanie tej zasady powoduje znaczne koszty dla energetyki jądrowej. No, pytanie jest bardzo, pytanie jest bardzo dobre i prawdziwe. Proszę Państwa, przemysł jądrowy, zwróćmy uwagę, w przemyśle jądrowym pracują inżynierowie, którzy są dobrzy w tym, żeby budować dobre konstrukcje i sprawdzić, że one dobrze działają. Natomiast nie działają w przemyśle jądrowym znakomici popularyzatorzy różnych idei, propagandyści i specjaliści od mass relations. Otóż przemysł jądrowy woli stosować zasadę Allara jak najniżej i co pewien czas tylko mówi, że dawki, jakie otrzymujemy wokoło elektrowni albo w samej elektrowni, są małe w stosunku do innych zagrożeń i to powtarzają od wielu, wielu lat, niż zdecydować się na to, żeby wystąpić
z otwartą przyłbicą i powiedzieć, że nieprawda, a Lara wcale nie jest potrzebna. Proszę Państwa, ja jestem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego w ośrodku NCBJ i stosuję też zasadę ALARA w naszych reaktorach jądrowych i w reaktorze Maria i w poprzednich, które były w Świerku. Dawki, które u nas otrzymają pracownicy, są absolutnie minimalne i nie wpływają zupełnie na ich stan zdrowia. Ale nie decydujemy się na to, żeby powiedzieć, że dawki są bez znaczenia. Nie. Przestrzegamy tego i co więcej, wykazujemy, że im, bo tak jest rzeczywiście, że im bezpieczniejsza jest elektrownia jądrowa, tym ma wyższe współczynniki wykorzystania mocy. A więc oznacza to, że dobra gospodarka w elektrowni, świadoma, powoduje zwiększenie jej wydajności. Natomiast koszty, które ponosimy, niestety są ponoszone od początku istnienia elektrowni. Stwarzamy ogromny system barier, system zabezpieczeń i przez cały czas elektrowni staramy się te zabezpieczenia utrzymać, tak żeby ludzie nie bali się promieniowania. Jestem przekonany, że nam się to udaje, natomiast rozstrzygnięcie sporu, czy słuszna jest obawa przed tym, że uszkodzenie jednej komórki może spowodować raka, czy też słuszne jest przekonanie, że pobudzenie organizmów obronnych organizmu powoduje zmniejszenie zachorowalności na raka. To jest spór, który wiedziemy cały czas i jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Moje stanowisko Państwo znają. To jest stanowisko, że małe dawki promieniowania nie są szkodliwe, ale w naszej praktyce i we wszystkich porównaniach różnych rodzajów energii stosujemy zasadę, żeby te promieniowanie uwzględniać i uwzględniać możliwe najgorsze jego skutki. Dziękuję panie profesorze. Poproszę następne pytanie, panie Mateuszu. Tak, czytam pytanie drugie. Panie profesorze, kiedy promieniowania musimy się bać? Dokładnie jakich dawek promieniowania musimy się bać? Dawki powyżej 100 miligrejów jednorazowo otrzymane są groźne dla zdrowia. Dawki takie, jakie my otrzymujemy w środowisku naturalnym, to jest rzędu 3,5 milisiewerta czy miligreja w ciągu roku, a nie jednorazowo. Gdybyśmy otrzymali w ciągu roku 100 miligrejów, nie miałoby to żadnego znaczenia i w dalszym ciągu byłoby całkowicie bezpieczne. A więc dawkę 100 miligrejów czy 100 milisiewertów możemy uważać za bezpieczną. Ale raz jeszcze powtarzam, według obecnych naszych przepisów, których przestrzegamy, staramy się je zachowywać, dawki staramy się utrzymać tak małe, jak są możliwe i ludzie otrzymują nie 100 miligrejów, ale otrzymują 0,1 miligreja rocznie. Okej, kolejne pytanie. Jaka zatem jest bezpieczna ilość wykonywanych badań z wykorzystaniem promieniowania przypadająca na rok u dziecka i u dorosłych? Tu chodzi o badania RTG i tomografię komputerową. Tak, więc badań tomografii komputerowej możemy zrobić sobie 100 badań i może i w dalszym ciągu będziemy wiedzieli, że to jest bezpieczne. Natomiast w medycynie, tak samo jak w przemyśle, stosujemy ciągle zasadę ALARA, dlatego na pewno tych 100 badań nikt nikomu robić nie będzie. Jedno badanie komputerowe, starannie zrobione, zwykle daje wystarczające informacje, ale jeżeli tych badań będzie co będzie więcej, kilka, również możemy się tego zupełnie nie obawiać. Okej. Czy jest szansa, by w Polsce powstała elektrownia jądrowa? Jestem przekonany, że musi powstać. To jest temat na osobną rozmowę, ale musi powstać po pierwsze dlatego, że Polska naprawdę wyczerpuje swoje zasoby łatwo wydobywanego węgla. Elektrownie z węglem brunatnym skończą życie za około lat 20, może 15. Z węglem kamiennym spadnie ich wydajność dwukrotnie do roku 50, a nowych zasobów nie mamy, chyba że zejdziemy dużo, dużo głębiej. Głębiej niż 1000 metrów, co oznacza fatalne warunki pracy dla górników, temperaturowe, zagrożeniowe, warunki oddychania coraz cięższe i tak dalej. No a z drugiej strony, kiedy ten węgiel już wydobędziemy na wierzch, to powstaje kwestia, że spalenie go oznacza zwiększenie efektu cieplarnianego, co można przetłumaczyć na ogromne koszty. Gdybyśmy chcieli płacić kary za emisję CO2, to okaże się, że koszty węgla w przeliczeniu na jednostkę tony węgla będą dwa razy większe, niż gdyby tych kar nie było.
Niestety ludzkość spala swoje zasoby węgla, chociaż powinna je zachować dla przyszłych pokoleń. Za 100, za 150 lat ten węgiel będzie naprawdę bardzo, bardzo cenny i wszyscy będą starali się go odzyskać. Wyciągnięcie go z atmosfery będzie wtedy bardzo trudne, a węgiel jest potrzebny do procesów chemicznych, no i dla naszych organizmów. Ja ze swojej strony dodam, że pan premier RP podpisał program polskiej energetyki jądrowej, jego aktualizację niedawno, ponad miesiąc temu. Pierwsza elektrownia jest przewidziana w okolicach 2033 roku. Panie Mateuszu, poproszę następne. Tak, jeszcze dwa pytania. Czy należy się obawiać tych elektrowni jądrowych, które powstają w krajach, które niekoniecznie dbają o prawdziwie nowoczesną technologię i bezpieczeństwo, a raczej zależy im na pozytywnym i propagandowym wizerunku kraju? Odpowiedź brzmi tak. Niestety trzeba obawiać się elektrowni jądrowych, które są budowane w krajach niestabilnych politycznie albo wręcz prowadzących wojnę. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby elektrownia jądrowa powstała w którymś z krajów afrykańskich, w którym prowadzi się wojnę plemienną i wyżyna się nawzajem setki tysięcy ludzi, bo prowadziłoby to do tego, że któraś z frakcji wojujących zniszczyłaby elektrownię, tak jak zniszczono wielkie tamy w Kongo na przykład, które miały dostarczać energię elektryczną dla całego kraju, a dostarczają w tej chwili odrobinkę wody dla budki strażnika, który pilnuje tej tamy. Smutne, ale to jest prawda. Elektrownie jądrowe nie są organami wojny, nie są wyposażone w pancerze wojenne na wypadek ataku rakietowego. Musimy stworzyć warunki pokojowe, żeby one mogły dobrze pracować. Natomiast to natomiast przewidywalne możliwe akcje terrorystyczne nie grożą nowym elektrowniom jądrowym trzeciej generacji, bo zarówno elektrownie EPR, jak i AP-1000, jak i koreańskie są wyposażone w obudowy bezpieczeństwa, które wytrzymują uderzenie samolotu, nawet największego samolotu w tej chwili produkowanego na świecie. I ostatnie pytanie. Czy rozwój technologii fuzji jądrowej będzie mierzył się z takimi samymi problemami społecznymi, jak obecny rozwój energetyki jądrowej? Odpowiedź brzmi niestety, że nie wiem. Jakie będą problemy wtedy? Na pewno nie będzie problemu odpadów radioaktywnych, bo tych nie będzie przy reakcji wodoru. Natomiast weźmy pod uwagę, że reakcja fuzji wymaga temperatur rzędu milionów stopni Celsjusza, a więc potencjalnie biorąc wielkie trudności techniczne. I czy nie wynikną komplikacje, które spowodują obawy społeczne, tego nie wiem. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Ja ze swej strony, jako fizyk także zajmujący się wszechświatem, mogę dodać, że symulowanie fuzji jądrowej na Ziemi za pomocą oddziaływań elektromagnetycznych jest bardzo, bardzo, bardzo wiele razy trudniejsze niż to, co dzieje się w naturze, we wnętrzach Słońca, gdzie fuzja jądrowa jest naturalną konsekwencją oddziaływań grawitacyjnych. Więc być może, że jeśli człowiek będzie w stanie podporządkować sobie oddziaływanie grawitacyjne, to wówczas będzie fuzja jądrowa realnością. Obecnie fuzja jądrowa wciąż ma dużo problemów perspektywicznie do rozwiązania i nie wydaje się dosyć realną alternatywą dla energetyki opartej o rozszczepienie jądrowe w bardzo szybkim czasie. Jakkolwiek trzeba nad nią pracować. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu bardzo za udział w tym forum dyskusyjnym. Dziękuję panu profesorowi Słupczewskiemu za bardzo, jak zawsze, wyczerpujący wykład. Dziękuję koledze Mateuszowi Paćwie za znakomitą obsługę naszej platformy Zoom, tak żeby mogli państwo do niej przez nią się z nami łączyć. Zapraszam państwa do oglądania relacji
z tego wydarzenia na platformie YouTube. Ona była w transmisji na żywo i pozostanie na stronie internetowej fundacji, stronie YouTube'owej fundacji do Państwa dyspozycji. Ja serdecznie zapraszam Państwa na dzień jutrzejszy. Rozpoczynamy warsztaty dyskusyjne, gdzie wiele z tych problemów, które dzisiaj zostały przedstawione, będzie rozbudowanych. Będziemy dyskutować różne punkty widzenia. Nasi eksperci wczują się zarówno w zwolenników, jak i przeciwników energetyki jądrowej i podejmą tematy, które dzisiaj były poruszane i jak również Państwo będą mieli szansę do tego, ażeby zadać pytania i włączyć się w naszą wspólną dyskusję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i życzę miłego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Dziękuję bardzo.